Czy Elbląg może zyskać na włączeniu do województwa pomorskiego? Rozpoczyna pan Edmund Szwed. Drodzy państwo, nie rzecz idzie o to, czy znajdziemy się w pomorskim województwie, czy też jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Rzecz idzie o gospodarza, który zupełnie w inny sposób będzie zarządzał tym miastem. Rzecz idzie o nową metodę generowania zarówno miejsc pracy, jak też działalności gospodarczej. Otóż, drodzy państwo, ja dzisiaj już mogę zapewnić państwa na okoliczność tego, powiem, że mam dokument, że 2000 miejsc pracy od połowy następnego roku musi być już uruchomione przez prezydenta, bo takie jest zobowiązanie, które podpisał potencjalny kandydat na prezydenta Edmund Szwed. 2000 miejsc pracy dla osób fizycznych. Dla młodzieży, by była aktywna zawodowo, już przewidziałem cały pakiet zajęć pozaprogramowych młodzieży szkół średnich, by potem samodzielnie podczas studiów korzystała już nawet z możliwości samo, że tak powiem, stanowienia. I ostatnia rzecz to ogromna ilość propozycji, a trzy podstawowe to budowa stadionu, to Terkawka i termin. I dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, czas minął, pan Witold Rubler.